Dobra, wspomniałeś o Lewandowskim. Jesteś fanem piłki nożnej? Tak. Ja wiesz co, powiem ci, no piłka nożna towarzyszyła mi od zawsze, bo ja jestem tym szczęśliwym pokoleniem, które pamięta 74 rok. 73 Wembley, 74 Mistrzostwa Świata w Niemczech. Oglądałem każdy mecz, na żywo go przeżywałem. Wembley oglądałem na pierwszym kolorowym telewizorze w Niewiadowie. To był radziecki telewizor. On miał trzy kolory. Z góry był niebieski, w środku był zielony i na dole czerwony. Jakoś tak, wiesz. To się one mieszały. Także do dziś nie wiem, w jakich koszulkach Polacy grali. No właśnie, ostatnio reprezentacja zaczęła z powrotem tak grać lepiej. Myślisz, że tak te sukcesy dzięki Lewandowskiemu, Glikowi... Wiesz co, w ogóle jakiś potencjał się wytworzył i też... Ja powiem tak, taką przypowieść. Jak chłopaki byli przed Mistrzostwami Europy w 2012 roku, to było, tak? Patrzcie, to już tyle lat. No, no tak, kawałek. No dobra. To oni zatrzymywali się w hotelu, w którym ja chodziłem na fitness. Tam mieli zajęcia. I dzień przed meczem, to mieli takie wystawione wielkie beczki z lodem, z takim kostkami lodu, pełno lodu. To był taki rodzaj takiej, jak to się, leczenie zimnem, jak to się nazywa, krioterapia. Tak. Taka mini krioterapia. Oni wchodzili, podciągali sobie gacie i wchodzili całymi udami, wiesz, aż po... Wiadomo gdzie. No aż po, wchodzili do tego lodu, stali, potem wychodzili następni i tak dalej, takie mieli zajęcia. I tam któryś do mnie machnął z chłopaków, mówią, cześć killer, coś, cześć, przemyśl, praktycznie wszyscy się tam gdzieś zawsze zderzamy na jakichś różnych imprezach. Ja mówię, cześć, przywitałem się tam z nimi tego i pierwszy tekst, jak zobaczyłem te beczki z lodem, to mówię, no to ile tu łychy trzeba dolać, żeby to miało smak? No wy się śmiejecie, a oni ty, a oni nic, oni tak. Mówię, ej panowie, hola, no wejdźcie cali do tego lodu, mówię, bo to nie może tak być, że jesteście tak spięci. Nerwy trzeba zostawić w hotelu, a na boisko wyjść się bawić piłką. To co Robert Lewandowski ma? Ja z nim też wielokrotnie rozmawiałem. Ja mówię, wiesz, dopóty będziesz dobrym piłkarzem, dopóki będziesz się bawił tym, co robi. W aktorstwie jest to samo, w każdym zawodzie jest to samo. Jak się napinasz na kasę, albo napinasz się tylko na sławę, to ci Pan Bóg tego nie da. Ty musisz się bawić tym, co robisz i do czego masz talent. Myślę, że w naszym zawodzie też tak jest. Oczywiście, trochę. Że tak.